It Lives Inside, czyli służka. Tak, wiem, że no, powinno być to żyje wewnątrz, to żyje w środku i z fabuły to jak najbardziej no ale widzisz, czasami nasi tytułolodzy rozumie kontekst również służka, ale nie tym razem. Horror nowy jak najbardziej, dopiero co się pojawił. Pojawił się w kinach, debiut reżyserski Bishai Dutty i w skrócie jaka jest fabuła? Sam wraz ze swoim chłopakiem chce odnaleźć przyjaciółkę, która zostaje porwana przez tajemniczego demona. Aby ją uratować, muszą zgłębić pradawne rytuały, które otwierają wrota do piekieł. Okej, jakie wrota do piekieł? No ale dobra, niech będzie rzeczywiście taki jest koncept. Na początek powiem tak, jest w tym filmie wiele rzeczy, które mi się podobają. Bo rzeczywiście dokładnie wiesz i ty i ja, że bardzo często Ameryka jest nawiedzana przez jakiegoś demona i to i tamto. A tutaj tym razem postanowiono, nie, rzeczywiście oprócz Ameryki na świecie jest jeszcze bardzo wiele innych krajów, które mają rozbudowaną, ciekawą kulturę. I tutaj zostajemy w kulturze hinduskiej, co mi się rzeczywiście bardzo, bardzo podoba, bo ja wiem, że oczywiście Azjaci robią najlepsze w tym momencie horrory, ale może Hindusi też do tego dojdą za jakiś czas, może nie tylko będzie Bollywood, nie tylko rzeczywiście wiemy te wszystkie gwiazdy jak Natalia Janoszek i tak dalej, nie tylko ale może rzeczywiście i horrory. Zacznę może od pozytywu, jak mówiłem wcześniej. Zaczynamy z wysokiego C, więc to mi się bardzo podoba, bo pierwsze, że rzeczywiście chyba 30, może 40 sekund to już jest jazda i tylko zastanawiamy się, o co tutaj chodzi. I to rzeczywiście jest dobry aspekt i podoba mi się, jak to rzeczywiście zostało wszystko ubrane. I tak, zgadza się, jest fajnie. Film, no jak tutaj już mówiłem, właściwie to wyczytałem, co jest napisane na Filmwebie odnośnie filmu. Film, no co tu dużo mówiąc, tak, jest straszakiem, jest horrorem i właśnie na straszaki stawia. Tych, że tutaj jest dosyć sporo i nie są one najgorsze, muszę przyznać. Spokojnie, bez rewelacji, żeby się nie nastawiała nagle, o proszę bardzo, w końcu, no, bez przesadyzmu. Ja akurat aż tego dobrze nie jest, ale mam odnotowanych kilka. W 37 minucie, akurat tak to czasami jest, że się z zegarkiem ogląda, super motyw z latarką i cieniem. Będziesz oglądać, możesz sobie dokładnie sprawdzić, tylko akurat to jest taka sytuacja, że mrugniesz i nie zauważysz, jakoś tak to dziwnie rzeczywiście jest zrobione, ale przy okazji to jest ten smaczek. Dobrze wiesz, że ja lubię niekoniecznie te rzeczy oczywiste, jeżeli na przykład sobie mówimy i gdzieś tam tutaj coś siedzi, stoi z tyłu i na przykład, wiesz, no, jeżeli się wpatrzysz, to dostrzeżesz. Ja takie aspekty bardzo, bardzo lubię. Motyw, bo tutaj rzeczywiście, no, ta cała kultura hinduska, kultura indyjska rzeczywiście jest oparta o, tam to jest wyjaśnione, kto, co, gdzie, jak i dlaczego, ale właśnie rzeczywiście dużo się dzieje podczas snu. Motywy we śnie również mi się bardzo podobały. Ja jestem fanem Freddy'ego Krugera, więc siłą rzeczy nie mogło być inaczej oczywiście, więc rzeczywiście trochę kilka aspektów jest ogranych. Tak, wiesz, gdzieś tam jakiś demon w szafie, tutaj widzisz go, obracasz się, już go nie ma. Wiesz, kilka takich aspektów jest, które no niekoniecznie robią wrażenie, ale kilka rzeczywiście sprawia, że włosy stają dęba. Co tutaj jeszcze? No, kilka jeszcze jest innych straszaków, ale nie będę zdradzał, bo tu już w tym momencie fabuła jest. Więc rzeczywiście straszakami ten film stoi. Nie jest tak tandetnie jak przy okazji chociażby Zakonnicy, która rzeczywiście, czy tam druga część, która rzeczywiście no mnóstwo tych straszaków miała, ale rzeczywiście dużo tego rzeczywiście. Ano, rzeczywiście, dzisiaj tak to jest. Ale jeżeli chodzi o straszenie, poza tymi straszakami, czy tak zwanymi jumpscarami, fajny klimat jest. Podoba mi się rzeczywiście nabudowanie tego, co bardzo również jest mocną stroną według mnie. Dostajemy potworasa, tego demona tutaj i tak naprawdę do końca filmu, powiedzmy do ostatnich kilkunastu minut, nie widzimy go. A jeżeli widzimy, to gdzieś tam jakoś szczątkowo, jakieś tam strzępy. I tutaj z tym potworasem, jeżeli chodzi o niego, podoba mi się to rzeczywiście, że jego nie widać, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa, ale potem, kiedy go już widzimy, to od razu w tym momencie miałem skojarzenia i każdy pewnie fan Xenomorfa, który pójdzie obejrzeć ten film, a widział czwartą część Obcego, gdzie tam pojawia się biały Xenomorf, to będziesz mieć od razu skojarzenia, o proszę bardzo, wygląda prawie jeden do jednego. Niestety tak to jest, a dodatkowo jeszcze wzięli chyba
wzorowali się, skoro akcja się dzieje w snach z Freddy'ego Krugera, więc rzeczywiście jest to połączenie niekoniecznie wszystkich scen, ale kilku scen z Freddy'ego Krugera oraz tego białego obcego. Wygląda ciekawie, wygląda intrygująco, ale po zagłębieniu się tak stwierdzamy, okej, rzeczywiście nie jest to zbyt oryginalny koncept. Sam pomysł na ten film, no ja... Bardzo mi przykro, ale jestem, jeżeli chodzi o mitologię hinduską, jestem laikiem i tam kilka rzeczywiście może rzeczy znam odnośnie Kama Sutry. I to wszystko. Niekoniecznie rzeczywiście zgłębiam tę dziedzinę, no ale domyślam się, że tego jest mnóstwo i tego jest dużo. I to jest właśnie aspekt, który mi się bardzo podoba, bo jak już mówiłem wcześniej, my tego potworasa bardzo niewiele widzimy. Tak, on trochę tak idzie jak predator właśnie, że jest niewidzialny, powiedzmy, jakieś tam ma swoje maskowanie. Wszystko się wyjaśnia później, czemu go nie widać. Ale rzeczywiście również gro tego filmu, kiedy właśnie nasza bohaterka, czyli Sam, rozmawia z mamą, rozmawiają właśnie w hindi. I nie jest tłumaczone. Przynajmniej... No, ja hindi nie znam, więc bardzo mi przykro. Z ojcem gadałem spokojnie po angielsku, więc jest troszeczkę inaczej. Ale to jest, podoba mi się ten aspekt, ponieważ no, my nie wiemy, co ona mówi. Możemy się domyśleć oczywiście z sposobu gestykulowania, prawda, że jak jesteś spokojny, to nie robisz takich rzeczy w ogóle. Więc to rzeczywiście wszystko jest dobre i ciekawe. Ale też córka odpowiada po angielsku, więc rozumiemy kontekst i... Tutaj z jednej strony mamy tą niepewność, bo my tego potworasa nie widzimy, nie wiemy jak on wygląda, nie wiemy dokładnie czym on jest, bo tutaj powiedzmy atakuje ludzi, ale jest, no umówmy się, niewidzialny. I z drugiej strony mamy tutaj fabułę tego filmu, gdzie ona, no, matka odgrywa dosyć ważną rolę w tymże filmie i ona tutaj z tą matką rozmawia, my nie wiemy o czym ona mówi. My nie znamy tego, nie znamy jej słów, ale rozumiemy kontekst. I to rzeczywiście jest takie fajne połączenie, że... No, mamy niewiadomą z potworem, co jest grane, niewiadomą tutaj podwójna taka niepewność, więc rzeczywiście reżyser tutaj rzeczywiście sprawił się bardzo, naprawdę bardzo dużo dzisiaj używam tego słowa rzeczywiście. Nie wiem o co chodzi, może akurat jakiś taki dzień, to oczywiście mam ściągawki, ale muszę przyznać, że podoba mi się koncept, podoba mi się pomysł. Z wykonaniem... Poza tymi straszakami i klimatem w niektórych scenach, film, no... Tak, no, mnóstwo jest głupich głupot, jak to mawia kabaret. I rzeczywiście nie ustrzegli się tego, a miałem nadzieję, że będzie lepiej. Co prawda film zarobił kilka fajnych złotówek, bo oczywiście premiera była na świecie jakiś czas temu. Dokładnie 11 marca 2023 była premiera światowa i w tym momencie zarobił ponad 6,5 miliona dolarów. Duże pieniądze jak na produkcję, która no nie kosztowała aż tak dużych pieniędzy. Więc rzeczywiście trzeba przyznać, że ta produkcja ma w sobie potencjał. A to co oznacza? Tak, zgadza się. Na koniec wrzucamy opcję taką, że można zrobić drugą, trzecią, piątą, 84. część. I to mi się bardzo nie podoba, bo jak już mówiłem wiele razy... Chciałbym wrócić do czasów, kiedy nie dostawaliśmy każdej kolejnej produkcji, to nie tylko i wyłącznie horrory, ale czy to sci-fi, czy komedie, czy jakiegokolwiek rodzaju inne produkcje, gdzie, chociaż w sumie w dramatach psychologicznych niespecjalnie chcą kręcić kontynuację, no ale wiesz o co chodzi, znasz zasadność i mi się to bardzo nie podoba, nie jestem tego zwolennikiem. Biorąc pod uwagę, że no jak mówiłem wcześniej, film zarobił całkiem sensowne pieniądze, jeżeli chodzi oczywiście na tę produkcję, to można się spodziewać, że za czas jakiś pojawi się kontynuacja. Skoro teraz mieliśmy It Lives Inside, czyli żyje w środku, co teraz będzie żyło poza mną, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie grane. W ogóle Służka, no tytuł polski, nie za bardzo wiem inaczej. To jest nawiązanie do tego, co się rzeczywiście dzieje z córką, rzeczywiście co się dzieje z matką, ten cały koncept hinduski, indyjski i tak, po obejrzeniu tego filmu ten tytuł ma sens, jest rzeczywiście logiczny, ale jako taki, no tak niespecjalnie rzeczywiście ma się, jest co do czego. Kilka jeszcze rzeczywiście rzeczy, które mi się podobają w tym filmie. Bardzo ładne są zdjęcia, kolor czerwony i zielony. Skoro mówię oczywiście o Freddym Krugerze, czerwony, zielony sweterek, dobrze też wiedzieć, że osoby, no, które mają problemy z kolorami, daltoniści,
czerwony, zielony rzeczywiście z nimi mają największy problem, a poza tym dodatkowo według psychologów te dwa kolory w połączeniu ze sobą wprowadzają niepokój. Czerwony, zielony, więc rzeczywiście coś w tym jest. Scena z czujnikami ruchu, to akurat jak tylko się pojawiły, to już wiedziałem dokładnie, co się będzie działo i domyślam się, że w tym momencie również wiesz, co tutaj się dzieje. To, że oczywiście stwór wygląda jak wygląda, to już wcześniej mówiłem. I ten film, tak, mogę ci polecić jak najbardziej, nie ma problemu. Możesz się wybrać do kina i obejrzeć tęże produkcję, służkę It Lives Inside, powtórzę po raz wtóry. Póki co sprawdzałem jeszcze kilka minut temu, na razie nie ma opcji, że będzie druga część, a dobrze wiesz, że czasami tak jest, że tydzień, dwa tygodnie po premierze nagle dostajemy informację, że będzie druga część, jak przy okazji Nocy Dziękczynienia Rofa, że będzie dwójka jak najbardziej kręcona. Nie musimy czekać kolejnych 16 lat, tylko i wyłącznie dwa bodajże. Premiera jest na 2025 rok zaplanowana. A jeżeli lubisz te recenzje, to udostępnij je na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. I nie jest to wybitny film. Bardzo mi przykro, na DVD, Blu-rayu czy tam gdzieś raczej go pewnie nie kupię. Chyba że rzeczywiście, że będzie w jakiejś dobrej cenie w sklepie charytatywnym i wtedy mogę sobie go obejrzeć. Nie jest to produkcja również, której będę drugą część wyczekiwał, ale w jedynce było rewelacyjnie, musi być pięknie. No nie, jest to taki dobry średniak, który zasłużył rzeczywiście na pozytywną, według mnie oczywiście, ocenę. Jak chcesz wiedzieć jaką, to sprawdź sobie na Filmwebie, tam jest napisane, szukaj Marcinowych recenzji. Bardzo oczywiście zaskakujące. I ten film podoba mi się, jak już mówiłem, z wielu aspektów. Aspekt kulturowy, rzeczywiście, że w końcu odeszliśmy od Amerykanów, mimo że mnóstwo jest oczywiście nawiązań, mnóstwo oczywiście jest głupich zachowań, które znamy z wcześniejszych horrorów, slasherów, chociaż naprawdę to nie jest slasher, bo tu mamy demony, czyli teoretycznie bliżej temu do cyklu Obecność, właśnie wspomnianej zakonnicy, niż powiedzmy slashera, no ale jeżeli połączysz Obcego z Freddym Krugerem, dodasz troszeczkę szczyptę hinduskiej kultury, hinduskiej mitologii, przy okazji wrzucisz to na grunt amerykański, no to może rzeczywiście coś takiego wyjdzie, co nie będzie wybitnym kinem, ale będzie zjadliwe na tyle, że skruch powie, pewnie, że tak, mogę tobie ten film polecić. A jeżeli kochasz, na pewno kochasz horrory i chcesz więcej recenzji, tutaj jest ich całe mnóstwo.